Nie chce mi się, dlatego to zrobię. Takie podejście to esencja samodyscypliny, która może nas doprowadzić do sukcesu. Jest czymś więcej niż tylko chwilowym zrywem, inspiracją czy motywacją, które często mijają tak szybko, jak się pojawiły. Samodyscyplina opiera się na codziennej, sumiennej pracy, wykonywanej krok po kroku, niezależnie od chwilowych spadków energii i chęci. To ona jest w stanie zapewnić długotrwałe efekty, gdyż sukces, czy to osobisty, zawodowy, zdrowotny czy finansowy, wynika z konsekwencji, a nie z okazjonalnych działań. To właśnie małe, regularne kroki czynią różnicę. Samodyscyplina to gotowość do działania nawet wtedy, gdy nie czujemy się zmotywowani. Właśnie w tych momentach, gdy nie chce nam się wstawać wcześnie rano, robić coś, czego nie lubimy, powtarzać ćwiczenia czy kończyć zadania, możemy budować prawdziwą siłę charakteru. Sukces nie zależy od chwilowego przypływu energii, lecz od konsekwentnego działania. Kiedy rozumiemy, że najważniejsze kroki ku sukcesowi to te, które podejmujemy pomimo braku chęci, nabieramy ogromnej siły. Często to te pozornie najmniejsze kroki, dodatkowe 5 minut, jedno zakończone zadanie czy drobna poprawa przybliżają nas do wymarzonych celów. Dlatego warto dążyć do tego, aby rutyna działań stała się naszą codziennością, a nie jedynie nagłą reakcją na przypływ motywacji. Samodyscyplina wymaga podejmowania drobnych wysiłków każdego dnia. Kiedy wyznaczamy sobie realistyczne cele i konsekwentnie do nich dążymy, widzimy, jak sukcesywnie przybliżamy się do ich realizacji. Codzienne, małe osiągnięcia, wykonywanie obowiązków pomimo niechęci, składają się na większy obraz, na sukces, który początkowo może wydawać się poza naszym zasięgiem. Nasze życie składa się bowiem z drobnych czynności, które codziennie wybieramy. Podejmowanie właściwych decyzji i praca nad sobą, nawet wtedy, gdy nam się nie chce, są dowodem na to, że samodyscyplina to nawyk, który rozwija się w czasie. Im częściej wybieramy działanie mimo wszystko, tym łatwiej przychodzi nam to w przyszłości. Jednym z ważniejszych aspektów samodyscypliny jest także wyznaczanie celów i realizowanie ich krok po kroku. Wiele osób popełnia błąd, próbując osiągnąć wszystko naraz. Zamiast skupiać się na całym procesie, wystarczy wyznaczyć sobie małe, codzienne zadania, które przybliżają nas do ostatecznego celu. Wzorem może być tu ktoś, kto chce zbudować lepszą formę fizyczną, nie musi natychmiast przejść na rygorystyczną dietę i trenować po 3 godziny dziennie. Wystarczy, że codziennie wybierze się na 20-minutowy spacer lub doda do diety więcej warzyw. Podobnie w każdej innej dziedzinie życia, rozbicie celu na mniejsze, osiągalne etapy daje większe poczucie kontroli, motywację i satysfakcję z postępów. Równocześnie samodyscyplina nie oznacza bezlitosnej presji na perfekcję. Ważne jest, aby dostrzegać swoje postępy i doceniać każdy krok. Chodzi o konsekwentne wykonywanie swoich zadań, ale także o umiejętność wybaczenia sobie chwilowych słabości. Dzień, w którym coś nam się nie udało, nie powinien być uznawany za porażkę. To jedynie część procesu, a prawdziwą dyscypliną jest powrót do pracy następnego dnia. Zamiast wpadać w spiralę zniechęcenia, warto wtedy przypomnieć sobie, dlaczego zaczęliśmy działać i dlaczego chcemy osiągnąć dany cel. Czasem najważniejsze są drobne kroki wykonane z uporem i wytrwałością, nawet po przerwach czy chwilowych upadkach. Każdy z nas może wypracować swoją własną samodyscyplinę, bazując na wybranych nawykach. Tworzenie małych rytuałów czy codziennych zadań, które powtarzamy każdego dnia, wzmacnia naszą zdolność do konsekwentnego działania. Regularność, powtarzalność i pewna rutyna to świetne narzędzia wspierające. Gdy z biegiem czasu te działania staną się nawykiem, będziemy wykonywać je automatycznie, bez potrzeby poszukiwania motywacji. Na przykład osoba, która każdego dnia pracuje nad nauką języka obcego przez 15 minut, po kilku miesiącach zrobi ogromne postępy. Nawyki budowane małymi krokami składają się na wielkie efekty. Dzięki samodyscyplinie rozwijamy także swoje poczucie odpowiedzialności. Kiedy zaczynamy brać odpowiedzialność za własne decyzje i działania, zyskujemy większą kontrolę nad swoim życiem. Pracując nad sobą i konsekwentnie realizując cele, budujemy pewność siebie. Ta pewność siebie z kolei zwiększa naszą odwagę do podejmowania kolejnych wyzwań. To właśnie wtedy czujemy, że możemy osiągnąć więcej, ponieważ wiemy, że potrafimy przełamać chwilowe zniechęcenie i działać mimo braku chęci. Nie chce mi się, dlatego to zrobię, to hasło może stać się mottem, które prowadzi nas do osiągania większych celów. Kiedy wybieramy działanie zamiast wygody, codzienny mały wysiłek zamiast natychmiastowej satysfakcji, tworzymy w sobie nieocenioną siłę. Ostatecznie to właśnie konsekwentna praca, podejmowanie małych kroków i wytrwałość prowadzą nas do osiągnięcia zamierzonych celów.